Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed Brotherhood. Czym się dzisiaj zajmiemy, to zaraz odkryjemy. Na pewno zacznę od ratowania tego naszego kolegi tutaj, chociaż jak widzicie już mi dobrze na sam początek idzie. Myślę, żeby zrobić taki trik. Bum, kurwa, już trzech nie ma! A tego kolegę my się wykończymy całkiem szybko, o! I nawet nasza koleżanka dała nam idealną okazję ku temu. Pięknie, naprawdę, noże do rzucania to jest moc. The liberation of Roma has begun. I thank you. It would be an honor to fight alongside. Myślę, że Liberation of Roma zaczęło się już jakiś czas temu, szczerze mówiąc. Dobra. Okej, teraz muszę obczaić sobie jedną rzecz, o której wy mi ostatnio powiedzieliście i która mi po prostu rozsadziła umysł. To znaczy, w komentarzach przeczytałem, że jeżeli zbliżę się do tego miejsca, do którego... w tej chwili się udamy, gdzie ta wieża jest? Blisko, daleko, prawo, lewo, tam. Po oswobodzeniu, a raczej zniszczeniu wieży Borgiów, staje się ona wieżą asasynów. I z tego, co wyczytałem w wiadomości od was, mogę zrobić z nią jedną bardzo konkretną rzecz i chciałbym sobie to obczaić. Właśnie pozyskałem nowego ucznia, fajnie. Teraz co ja mogę tutaj zrobić? Asasyni. Oni wszyscy są na misjach, tego mogę ulepszyć, ale historia. Nie, historia mi jest niepotrzebna. W takim razie moje pytanie brzmi, ktoś mi powiedział, że jeżeli podejdę do tych drzwi, mogę w takiej wieży umieścić jednego z moich asasynów, co tutaj mi się pojawiło. To tylko skrzyneczka. Skrzyneczka mi teraz chuja da 12 tysięcy co 20 minut, to w sumie myślę wystarczająca ilość hajsu. Nie muszę zbierać takich dupo kwot ze skrzynek, ale nie wiem, czy ktoś mnie kurwa oszukał, czy co, ale... Zostało mi powiedziane, że mogę jakiegoś mojego asasyna umieścić w wieży. I że jeżeli umieszczę go w wieży, będzie on zajebiście szybko levelował. Tylko nie mam zielonego pojęcia, jak w takim razie tego asasyna tam umieścić, ponieważ nie widzę tutaj takiej opcji. Nie wiem, spróbujemy jeszcze raz, jak będę miał jakoś wysoko levelowych asasynów, ale no kurwa, nie widzę takiej opcji. Może to nie było czasem, kurde, tylko w Revelations? Wydaje mi się, że był taki motyw w Revelations i komu się tu popierdzieliło. Tak więc cóż, nie będę może wnikał. Chodźmy sobie do tego leża Romulusa, to jest mój cel przynajmniej na początek tego odcinka. Jako że ostatnio całkiem sporo fabuły sobie pocisnęliśmy, to teraz chcę sobie zobaczyć inne możliwości. Jak tam kurde wejść? Obstawiam wejście jakby od wewnętrznej strony tego budynku, to chyba tego kolegę zaszlachtowałem poprzednio. Nią, i oczywiście złapiemy się kurwa najniższej krawędzi, na jaką trafimy i spadając kilometra nie otrzymamy żadnych obrażeń. Nie urwie nam ręki, bo po co? Przecież Ezio nie może mieć urwanej ręki. Jakież on ma kurwa wielkie buciory. On ma w ogóle bardzo specyficznie tego armora rozłożonego. On zakłada, że ktoś go będzie kurwa ciął po kostkach. Będzie wysyłał mu takie miecze po prostu. Będzie mu strzelał po kostkach. Pięta Achillesa, kostka T-Volta. Dużo opcji. Ale zbroja płytowa wygląda całkiem fajnie. Nie wiem, czy jest jakaś lepsza zbroja niż ta zbroja płytowa. Trudno mi jest teraz, znaczy no jest jeszcze oczywiście zbroja tego Romulusa, czy zbroja Romulusa, nie jestem pewien. Anyway, spenetruj starą siedzibę papieża, nie możesz stracić więcej niż jeden punkt życia. A to coś czuję, że stracę więcej niż jeden punkt życia, taka powiedzmy tradycja jeśli chodzi o mnie. Czyżbym dał radę wejść tutaj? Chuja nie dam rady. Tutaj widzę jakieś konstrukcje, po których, a nie, pieprzyć te konstrukcje, mogę iść tutaj. Trochę tutaj jest dość przerażająco, no ale jeżeli ja się zacznę kurwa bać gier z serii Assassin's Creed, to znaczy, że chyba nadszedł mój kres jako let's playera, bo to już by była po prostu przesada. Jak tam gdzieś wejść? Muszę to chyba na górę się dostać. Tylko pytanie brzmi, którędy? Czyżbym... No przecież tutaj jest dalej przejście, ja pierdzielę, jestem upośledzony, ja naprawdę jestem kurde upośledzony umysłowo czasami. W takich momentach nie myślę. Nie obrażając oczywiście osób, które naprawdę są upośledzone umysłowo, bo wiele osób mnie oskarża o to, że nie wiem, że naśmiewam się z chorób, czy z murzynów, czy z ludzi, a ja często, wiecie, wykorzystuję to w celach humorystycznych, bez żadnego zamiaru obrażenia kogoś, ale potem zbieram hejt, bo jestem takim wrednym, po prostu rasistowskim i antysemickim skurwysynem. No ale cóż, taki już chyba niestety mój los. Tutaj myślę, że dobra, tam się chyba możemy udać. Mam nadzieję, że trasa, którą teraz się udaje, jest tą dobrą. A na to wychodzi.
jak widzicie, nasze skakanie jest tak silne, że aż kurwa obrazy spadają ze ściany na ziemię. Ale nasze super silne skakanie oczywiście nie zniszczy tych zawieszonych na jednym pieprzonym łańcuchu żyrandoli, no i po waflu. O, straciłem więcej niż jeden punkt życia, co było oczywiście do przewidzenia. Gdzie ten pieprzony obraz spadł? Gdzieś tu, o, tam jest, dobra. God damn it! Serio, myślałem, że to będzie kurde takie idiotoodporne, że się nie będzie dało po prostu czegoś spierdolić, no ale zapominam ciągle, że jestem typowym sobą, typowym T-Voltem. Jeżeli ja czegoś nie spierdolę, przynajmniej raz, w każdym odcinku, to mogę równie dobrze zamknąć kanał, bo już nie jestem sobą. W ogóle jakaś tam wiedza bezużyteczna. O Boże, przecież to mi zniknęło spod nóg przez chwilę, god damn it. Ale co ci kurwa pomoże? Przecież nic się nie stało. Aha, teraz da się na to wskoczyć z jakiegoś niższego poziomu, co? To się obsunęło w dół, okej. Wiedza bezużyteczna. Portal, na którym swojego czasu byłem na stronie głównej z informacją o tym, że mój odcinek z GTA ma najwięcej obejrzeń na polskim YouTubie. Co oczywiście zostało błędnie opisane jako to, że moja seria ma najwięcej obejrzeń, ale jestem gotowy pokusić się o stwierdzenie, że na polskim YouTubie moje filmy z GTA naprawdę mają najwięcej obejrzeń ze wszystkich, tak łącznie. Łącznie rzecz ujmując, ponieważ no mają w chuj tych obejrzeń. Pierwszy odcinek ma prawie 400 tysięcy, tak więc myślę, że jest dość grubo. Gdzie ja mam teraz iść? Jak? Muszę się zastanowić. Czy ja stamtąd przyszedłem? Wejdę sobie tutaj. Nie jestem pewien, skąd przyszedłem, szczerze mówiąc. Ale chyba stąd? No tak, ja tam sobie przeskakałem na dół po prostu, żeby nie przyjąć obrażeń na klatę związanych z upadkiem. Gdzieś teraz muszę się powspinać, tylko gdzie? Wygląda na to, że tam by była okazja, ale not today. Tutaj mam wrażenie, że da się po tym posągu wbiec i moje wrażenie chyba mnie nie myli. Mogę teraz zawrócić gdzieś tutaj, zebrać flagę, która jest mi totalnie zbędna, ale cóż. Kurwa, ich jest tak wiele. What? Aha, dobra, Jesus. Nie zdążyłem przeczytać tego tipa, on mówił o tym, żeby przytrzymać B, ponieważ będę spadał i muszę się złapać jakieś krawędzi. No dobra, teraz już przynajmniej wiem. Dobra, do góry? Nie do góry? Muszę to obejść? No dobra, niech ci będzie gro, ale wiedz, że mi się to nie podoba. Dobra, chyba w lewo. Dasz radę tam hopnąć sam? Dasz radę, dobry Ezio, dobry. Dostaniesz ciasteczko. A poprzez ciasteczko mam na myśli litr krwi twoich przeciwników. Genialny jestem, kurde. Rozkminiłem, gdzie wskoczyć w ułamku sekundy. Byłbym po prostu zawodowym tenisistą stołowym z takim czasem reakcji. Znajdź drogę do Basilico. Ciekawe, czy będą tutaj... Wow. Obstawiam, że nie będzie tutaj żadnych walk, tylko po prostu ten cel do pełnej synchronizacji wymaga od nas zaledwie tego, żebyśmy nie byli totalnymi debilami i nie spadli jak frajer w systemie, który tak naprawdę ułatwia poruszanie się do totalnego maksimum, ale oczywiście mi się udało, bo krzywo skoczyłem, tak więc fuck my life standardowo, ale to było nie do uniknięcia i oczywiście deski się trzymają, Ezio też jest kurde. Niezły ziomuj, że się kompletnie w ogóle nie przejmuje tym, że wszystko mu się może posypać pod nogami. No i w ogóle ten siła jego chwytu przewyższa chyba wszelkie ludzkie możliwości. On jest jakimś pieprzonym półbogiem. True story. Dobra, coś to oczywiście spadnie teraz. Serio? Taka jedna deska. I pewnie po tej desce, jednej desce stojącej opartej o ścianę dam radę się potem wspiąć. Wspiąć i wejść wyżej. Dobra. Skradnij Zeusa zakończona sukcesem. Dobrze. Może spróbuję... Nie, no mówię, że popieprzyło się komuś z Revelations. Tam się, pamiętam, dało kogoś wrzucić do wieży, żeby on tej wieży bronił. Tam jest skarb Romulusa już? Magnifico. Dobra. Magnifico! That's what your mother said last night. O Boże, jaka ta bazylika wielka. I co to niby było? Wszystko pod ziemią ukryte? Powaliło was? No nic, widzę, że to jakaś hardkorowa zagadka chyba się objawiła. Jakieś ogniska tutaj są. Widzę worki, które założę się, że będą jakoś, powiedzmy, wyznaczały mi czas, który będę miał pozostały na pięć kawusi.
Zacząłem kupować te kawy 3 w jednym. Jedna mi bardzo smakowała, dzisiaj kupiłem jakąś Maxwell. I zalecana ilość wody, którą należy wlać, to 180 ml. To jest kurwa połowa kubka, tak więc cóż. Mogę to kurwa wystrzelić jakoś? Aha, dobra, mogę też rzucić nóż. Dobra, wystrzelę z kuszy, mam tego więcej. Wziął mi, co się teraz stanie? Coś opadnie. Your penny... Muszę z tym przestać. To zaczyna podchodzić pod nauk, szczerze mówiąc. Jakąś obsesję na punkcie penisów, ale to zdarza się najlepszym. Gdzie teraz? Do góry zapewne. Tędy wystarczy. Stwierdziłem, że nie, no biec do przodu to było za łatwe. Jaki debil by coś takiego zaprał? A jednak. Ach, Assassin. Jak ja bardzo chcę już po prostu Assassin's Creed'a Unity, to po prostu sobie nie wyobrażacie, ale muszę czekać do pieprzonej jesieni. Za to jedna rzecz mnie bardzo zainteresowała, to znaczy Watch Dogs na konsolę, który rzekomo... O, okej, okay, spoko, amunicja. Aha, żebym mógł strzelać, tak, gdybym niczego nie miał. Watch Dogs na konsolę PlayStation 4 rzekomo... Aha, tym pewnie się rozpieprzy bramę. Że ten Watch Dogs rzekomo ma działać na PlayStation 4 w 1080p w 60 klatkach na sekundę. To brzmi dość nieprawdopodobnie, szczerze mówiąc, zważając na to, jak zajebiste są w tej chwili konsole nowej generacji. To znaczy, że... No, nie wiem, czy to kwestia samych konsol, czy czegokolwiek innego, ale po prostu... No, nie robią tych gier tak jak powinni, nie wiem, na przykład Thief na PlayStation 4 to była moim zdaniem tragedia. Wiem, że nie pograłem długo, wiem, że nie mam się co wypowiadać, wiem, że jestem tępym chujem, ale nie zmienia to faktu, że gra działała, no, moim zdaniem całkiem cienko. Te dropy FPS-ów do około 20, szczerze, po tylu latach rozwoju gier na konsole, to był moim zdaniem lekki śmiech, dlatego... O kurwa, pamiętacie co mówiłem o takich mega silnych skokach? Wyłamałem beton spod moich nóg. Oczywiście. Perfect. Po tylu latach developingu gier na konsole i takim czasie pewnie jaki mieli szczerze do obcowania z tą konsolą, to moim zdaniem to jest porażka, że ta gra tak słabo działa, nie wiem. Może decyzja, że na Xboxie One odpalać grę w 900p zamiast 1080p była dobrą i tam gra działała w tych chociaż stałych 30, które nadal to oczywiście dla mnie za mało. No ale nie wiem, ogólnie tak się teraz beszta raczej Xboxa One za jego wydajność, ponieważ każda kolejna gra, która na PS4 chwali się Full HD z 60 stałymi FPS-ami, na Xboxie One może pochwalić się co najwyżej 900p z 30 FPS-ami. Jezus Maria, już myślałem, że coś spierdolę i umrę. 900p z 30 FPS-ami, tak, o to mi chodziło, tak więc... W sumie trudno powiedzieć, co jest lepsze, co jest gorsze. Tam widzę, że chyba... Czekajcie, jak ja mam tutaj zejść? Bo wnioskuję, że mam tutaj gdzieś zejść. Dobra, tutaj mogę wskoczyć. Już chciałem tam YOLO swagersko się opuszczać, ale... Może lepiej nie. Dobra, YOLO. Haha. Na, 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 na. Tak więc, no wiecie. No, no! O Boże, udało się, ja pierdolę, jakim cudem nie wierzę. Dobra, amunicję mam, nie muszę jej uzupełniać. Co ja kurwa piaskiem rzucam? O, zajebiście. Rozpieprzę ten worek. Worek z piaskiem rozpieprzę piaskiem. Ogień zwalczać ogniem. Dobra, i to uderzę w ten krzyż. I ten krzyż rozpieprzy bramę i jednocześnie zrobi nam piękne przejście prosto do naszej skrytuni. Dobra, tutaj mam sianko. Idealnie. Kto tutaj postawił wóz z sianem na środku wyburzonej kurwa bazyliki? Ciekawa sprawa. Moje wszystkie misje się chyba skończyły. Widzę, że niektórzy mają już rangę mistrz. Wydaje mi się, że to najwyższy 10 level właśnie jest. Oni są już takimi totalnymi koksami. No ale dobra, otwórzmy. Ile to już będzie? Za chwilę mi napiszę, ile tych kluczy już mam, ile mi zostało. Jej! 6 klucz, znaczy z numerkiem 6. Teraz mi powinno wypisać, ile mi tych kluczy zostało, ile już zrobionych jest. Zwój Romulusa 5, coś źle przeczytałem. 4 z 6, okej, czyli jeszcze 2 skarbce są im potrzebne. Tak więc okej, nie będę się tutaj pieprzył w zbieranie tych skrzynek. Nie czuję takiej potrzeby. Tak więc wracając do kawy, nalałem sobie tej wody więcej i wychodzi taka straszna lura. Znaczy po prostu czuć bardziej wodę niż kawę.
Jakiś tam posmak jest, jest trochę słodkie, czuć trochę tego mleka, ale myślę, że Nescafe in, Creme Intensione, czy jakoś tak, to jest naprawdę najlepsza kawa. Szczerze próbowałem wielu, Jacobsy, Decomoreno i tak dalej, i żadna tak naprawdę mi nie smakuje tak jak Nescafe. Creme Intensino, czy Penicino, nieważne. Nie ma to większego znaczenia. A co to kurwa za jakiś diamencik? To jakiś ważny skarb mi się pokazuje? I don't know. Kaptur z klejnotami. No najwyraźniej jakiś skarb. 12 tysięcy w banko. Mam tutaj punkt szybkiej podróży. Widzę też bank w okolicy, dlatego pójdziemy sobie i będziemy tacy sprytni, że najpierw sobie odnowimy bank, a potem wyciągniemy z niego hajs. To jest po prostu najbardziej optymalny sposób działania. Zobaczę też, jak to moi asasyni, ponieważ oni powracali ze swoich misji. Jeden z rektów może zostać asasynem, iść do kryjówki na Tybrze, żeby wziąć udział w ceremonii. O, czyli jakieś ciekawe rzeczy teraz mogą powiedzieć. Dobra, to kolego, skoro cię teraz odbudowałem, to dawaj hajs. Inwestycje, jak tam inwest... Nie. O kurwa, inwestuję 200 i mogę mieć zysk 15 tysięcy, serio? Podpowiedź... Pierdolę. Potencjalne przychody. Czynnik ryzyka bardzo wysoki. No właśnie, bardzo wysoki. Dobra, spróbujemy. Jeżeli mam zyskać kurwa 13 tysięcy na tym dealu, to jest moja 20-minutowa wypłata, więc... Banki odnowione w tak dużym stopniu. Dobra, mam 25 tysiaków. Chcę sobie odnowić to, co mam tutaj. Naprawiłem już błąd, jak już mówiłem wam parę odcinków temu, który polegał na tym, że wyłączyłem sobie znaczniki marszandów, przez co wyłączyłem też znaczniki nieodnowionych marszandów, co nie było oczywiście moim celem, no ale wyszło samo z siebie, bo mi wyłączyło na mapie wszelkich marszandów, i zjebanych, i tych odnowionych. Przez co nie porobiłem wszystkiego tak, jak miałem zamiar, ale to nic. I tak hajsiwem teraz operujemy naprawdę grubym, więc nie ma co się tym przejmować. No i czym my się teraz zajmiemy? Odnowę sobie jeszcze tutaj kowala, widziałem obok, i stajnie, żeby mieć ten komplecik budynków. I bardzo ciekawy jestem tej ceremonii, którą ja mogę tutaj odprawić. Zobaczymy, na czym ona będzie polegała, bo szczerze nie pamiętam. Przyznam się wam, że nie pamiętam. Jest to mój grzech, wielki grzech. To jest malarz czy kowal? Bo już nawet nie wiem. Teraz odnawiam chyba kowala. Tak, kowala odnowę. Mam też marszanda obok. Nie marszanda. Tego, u którego mogę sakiewki kupić. Zbroja, nic nowego, pewnie tylko ten Seusenhoferów, który jest naprawdę zajebista, tak samo dobra jak Romulusa, ale żeby ją zdobyć, trzeba mieć odpowiedni tam quest wykonany, który nie jest prosty. Stoko! Mała broń. A to było kurwa co? Uzbrojenie? Aha, to są miecze zwykłe, co? Mała broń, nic lepszego chyba od mojego nie ma. Nie, amunicje wszelkie. Dodatko bełtów mi trochę brakuje, co sobie zakupię. Sprzedaj przedmioty. Nie, inwestować nie mogę, ale patrzcie, jakie tutaj w ogóle można zyski mieć. Ale to chyba nie zależy od sklepu, w jaki inwestujemy, tylko w region, w który inwestujemy. Tak mi się wydaje. Znaczy, zależy od regionu, w który inwestujemy. Ależ polonistyczne gadanie nam się tutaj robi na noc. Aleś, kurwa, gorąco. Nie jest tak gorąco, a jest mi gorąco. Podejrzane. Dobra, sakiewki. I właśnie pas na noże mnie najbardziej interesuje chyba. Zaczniemy chyba od tych najtańszych, bo nie chcę teraz wydawać całej kasy na noże, których i tak jakoś straszliwie nie używam. Nie będę farbował ubrań, bo to strata kasy dla mnie, skoro i tak mam najlepsze możliwe ubranie, jakie istnieje w tej grze. Czarno-czerwone. Dobra, udajemy się do punktu szybkiej podróży. Zobaczę sobie, gdzie jest ta cała ceremonia. Chyba do mojej tej głównej kryjówki muszę się udać, tak? Tak. Jeden z moich assassino awansował na najwyższy poziom. Jestem z niego lub z niej dumny. Właściwie to nawet więcej niż jedno, chyba tak, nie wiem, ze dwie, trzy osoby w tym moim bractwie sobie już tam awansowały. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Kryjówka na wyspie, dokładnie o to chodzi. Nawet będziemy już chyba od razu wewnątrz budynku, dzięki czemu damy radę uczestniczyć w ceremonii, nie chodząc za dużo. Loading screen tylko dobijają, szczerze mówiąc. Gry nie miałem jak zainstalować na dysku SSD. Pytanie, jak bardzo by się to poprawiło? Nawet nie wiem. Dobra, gdzie ta ceremonia się odbędzie? Kurwa, na zewnątrz? Serio? No dobra, jak na zewnątrz, to na zewnątrz. Trudno. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ten znacznik to jest ten, który jest mi w tej chwili potrzebny.
Aha, czyli muszę, kurwa, wejść do kryjówki od tej strony, tak? Na tym to polega i teraz będzie ceremonia? Chyba tak. No. Leje się wakan motlak pelkulun mumkin. Ja, pizza. The wisdom of our creed is revealed through these words. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Nothing is true. Everything is permitted. Dokładnie. Oj, pierwszy skok wiary. Jakby oni wcześniej niby nie wykonywali tych skoków. Boże, jak to sztucznie wygląda. Teraz tak patrzę na to. Gość tak zaczyna lewitować do góry i przesuwa się do przodu. Dobra. Chyba więcej niż jeden z asasynów tutaj się... no właśnie, asasyn, bla bla bla. Tutaj gdzieś powinienem mieć chyba opcję zarządzania nimi, tylko nie wiem z poziomu którego miejsca, czy może jednak będę musiał wyjść. Tutaj się jakaś buja baba. Aha, muszę tak wchodzić, dla każdego z tych asasynów muszę włazić do budynku, żeby dostał awans, tak? Serio? Wejdę jeszcze raz. Co, kolejna teraz ceremonia mi będzie pokazana i znowu będzie... Nie, dobra, nie jest pokazana, to tylko jest znaczek kryjówki. Nic, potrzebę sobie do jakiegoś gołębniczka. Nie wiem, pewnie mogę nimi zarządzać tam ze środka, ale nawet nie wiem skąd dokładnie. A udałbym się zrobić coś jeszcze w tym odcinku, bo tak na razie kontentu nie było jakoś turbo wiele. Może zabójstwo, takie templariusza. W ogóle, jeszcze zostają mi dwie kryjówki Romulusa. Tu jest na pewno jedna, bo te znaczniki ważniejsze są, widzę, większe. Dobra, najbliższy gołębnik będzie gdzie? Myślę, że ta wieża będzie najbliżej. Pewnie mogę to też zrobić z tego poziomu, ale nawet nie wiem jak, no. No gołębniki, kurwa, co jest tutaj u góry, czy może muszę wejść? Czekajcie, spróbujmy wejść na górę tego budynku, nawet nie wiem. Boże, tu jest gołębnik. Jest gołębnik, dobra. A ja chciałem zapierdalać gdzieś daleko. Normalka w moim przypadku. Tak, tak, asasyni. Widzicie, tutaj mamy już dwóch mistrzów, a reszta się dopiero szkoli. Nie ma, kurwa, sensu ich tak bardzo szkolić. Ci już są po prostu na poziomie pro. Mają ten taki lepszy strój, widzę. Nie mogę im kolorku zmienić. God damn it. Fajne macie bronie i ubranka. Ta ma taki chyba kobiecą wersję. Nie, identyczne są te stroje. No dobra, mamy tutaj jeszcze właśnie takich ruki. Ten ma w ogóle dopiero pierwszy level, tak więc wiecie, weźmiemy zlecenia. Jakąś piątkę weźmiemy, na przykład taką piątkę. Widzicie, nawet kurwa najwięksi masterzy, szczerze mówiąc, nie za bardzo mogą pomóc. A myślę, że 840 expa dla pierwszolevelowej babki to będzie dobra misja. Tutaj mamy czwóreczkę, to myślę poślemy tych dziewiątkę, chociażby jedną z jedną szóstką i zysk będzie obopólny. Tutaj też jakaś czwórka jest. Na misję piątego levelu nie będę raczej posyłał. Dobra. Wiedeń. Same piątki. God damn it. Pieprzony Wiedeń. Ja teraz nawet sobie przypomniałem, że we Wiedniu zawsze były najtrudniejsze misje. Dobra, zobaczymy, czy jak poślę tą trójkę. Nie ma szans. Zajebią ich. Szukamy jakiejś czwórki. Dobra, czwórka. To jest popieprzone, że misje na poziomie czwartym oni wykonają w pojedynkę na 100%, ale misje na poziomie piątym, nie, stary, to nie ma co. No, proszę bardzo, ja pierniczę. Dobra, rozpocznijmy tę misję, mam kolejną czwóreczkę. Wysyłam tego kolegę i jesteśmy szczęśliwi i nie bawimy się dłużej w gołębnik. Idziemy wykonać misję zabójstwa Templariusza, ponieważ to jest taka szybka, krótka, fajna rzecz, którą możemy sobie wykonać tak po prostu z buta. YOLO! O kurwa. Te sytuacje lubię najbardziej, jak im się te ciała wiksują. Damy nura na główkę. Mamy tylko połowę życia. O, magia! Wyszedłem z wody i od razu mam pełne, ale jaja. Magiczna woda. Wiecie, gdyby wszedł do Wisły, efekt byłby odwrotny. No. O ty suko wredna, chodź tu kurwa. Twoi koledzy widzieli? Oczywiście, że widzieli. To kurwa zginiecie wszyscy w takim razie. Co ty na to? O ty suko wredna, chodź tutaj. Ja się kurwa nie boję walczyć. Come on, bitch. Ojej. Już myślałem, że reszta zchickenowała. Yeah. O, nie trafiłeś, frajerze. Ty trafiłeś za to. Tak więc zginiesz, kurwa. A to trochę walki. Trochę walki nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Dobra, bierzemy teraz ciebie. O, ty suko wredna, chodź tu.
Pięknie. O ty pało, ty też? Przeciwko mnie? Piękna kontra. Ten kolega widzę cały zesrany, ale nie damy ci odpocząć. Dziękuję. Walka ukończona. Tak jest. Oficjalnie misja została wypełniona. Ktoś mi w ogóle dał zajebistego tipa, co zrobić, żeby się ode mnie odczepili. Odczepili na przykład grajkowie czy biedacy, ale czy to podziała, to jeszcze zobaczymy. W ogóle okradnięcie gościa, którym przed chwilą daliśmy hajs, żeby na nas dobrze, o nas dobrze mówił, to jest przeakcja, strasznie mi się to podoba. To jest takie proste, chamskie kurwa, in your face. Gościu powinien w sumie zacząć źle o nas gadać po tym, jak okradniemy, chyba że się po prostu nie skapnął. No ale nic. Careful. I have fallen from my share of rooftops. I'm waiting for my lance. Up here. He left me after our baby died. Joined up with the Centooki gang. They say he kills now. Pushes men from buildings. I tell them I don't believe it. But you do. I do. What will you say to him if he comes? I will jump. Why should you pay for his crimes? My death will remind him of the man he once was. Ja pierdolę, ale zajebista po prostu taktyka. Serio? You deserve your sacrifice. Where is Lance? Up here. Somewhere. He will trouble you no more, Madonna. Madonna! Dobra, znajdź Lance'a. Myślę właśnie, że jeżeli będziemy się poruszali po tych dachach, to bardzo szybko zgarniemy atencję strażników, dlatego udamy się po prostu na poziomie żywopłotu tam. I go znajdziemy bez biegania po dachach, dopiero tutaj sobie na dach wejdziemy. A tutaj akurat idealnie nie ma żadnych przeciwników dookoła, więc jest git. Może go widać już stąd? Tam jest Sukinsyn, dobrze widzę? Tam się chyba buja, dobra, widzę go. A, czyżby on miał spierdalać przede mną? Tak mi się wydaje przynajmniej. Bazując po tym, że on tam kuca na tym dachu. Może mnie nie zauważy. Siema. No chodź tutaj. Chodź tu kurwa. O Jezus Maria. No nie o to mi chodziło. Chciałem go zabić ukrytym ostrzem. Ja jebie. Nie. Nie wierzę w to. A cóż, przypadki chodzą po ludziach. Tyle mogę o tym powiedzieć. Tralalalalalala. A dobra, okej, ludzie. Mam po prostu kurwa zajebistą opcją. Ja chciałem z całego serca, ale nie. Zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zbadaliśmy ten grobowiec, zrobiliśmy to, zrobiliśmy tamto, tak więc, o kurwa. Tak więc krótko mówiąc, myślę, że spoko. Powinniśmy się wszyscy cieszyć z tego, jak to wszystko się ułożyło. Tego w ogóle chcę go postrzelić. Bardzo chcę go kurwa postrzelić trucizną. No, aha, bo mi zmieniło broń. Teraz on mnie znowu pierdolnie z tej kuszy, bo widziałem. O kurwa, nie pozwala mi wybrać strzelającej trucizny, ale jaja. No nic. Odcinek się podobał, jeżeli tak, łapka w górę. Dam radę go wrzucić na konia? O! Biedny koń. Trzymajcie się, ludzie. Cześć!